Bo te wszystkie dźwięki tak naprawdę pochodzą od tego akordu. Pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, wieloma aspektami muzyki. Tak, najprościej rzecz ujmując, to pracowaliśmy nad trzema kompozycjami, które dzisiaj zagramy. Pracy nad konkretnym materiałem muzycznym, konkretnymi utworami pojawiają się te różne płaszczyzny, o których można mówić. I pracowaliśmy też nad oddechem i staraliśmy się zauważyć, jak oddech, prawidłowy oddech wpływa na stan naszego samopoczucia i poprzez co na percepcję muzyki, którą wykonujemy, na jakość naszej pracy, na jakość ćwiczenia. Nie każdy ma swoją ćwiczenie, tak? W czasie trwania tego filmu, jak się ten japoński utwór skończy i nie ma potrzeby, żebyście wy to powielali. Jestem naprawdę w szoku, jak ta orkiestra pracuje. Te utwory, które ja przyniosłem, mają tam jakiś zapis notowy, ale są też bardziej intuicyjne. I w zasadzie wszyscy, bez wyjątku, od tych najmłodszych członków orkiestry do najstarszych, nie mieli żadnego problemu z tym, żeby wejść w tą koncepcję i żeby faktycznie stworzyć w ramach niej muzykę. Zresztą po prostu spisuje c-moll. Jeżeli on jest jakby ciągiem takim jak tutaj, to w ten sposób się też zapisuje. Zagram gamę c-moll. Pracowaliśmy nad rytmem. Rytm jako metryczny podział czasu i rytm jako niemetryczny podział czasu. Czyli taki, który na przykład wyznacza nam rytm naszego serca. Pracuję świetnie, bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo czuję się zawsze jakbym przyjechał na jakąś wyspę. Jest po prostu jakby do innego kraju i to miejsce jest dla mnie zupełnie, zupełnie niesamowite. Często ludzie, którzy są w takich sztywnych ryzach systemu akademickiego, nie pozwalają sobie na odczuwanie muzyki ciałem, na intuicję w muzyce, z czym członkowie tej sejneńskiej orkiestry w ogóle nie mają problemu. I myślę, że też dzięki temu te utwory, nad którymi pracowaliśmy przez ten tydzień, tak fajnie brzmią.